Cześć, witam Was w programie z cyklu Adoptuj Mnie. Dziś pokażę Wam trzy wspaniałe psy. Tak jak wszystkie nasze psy, te też są wspaniałe, są kochane i czekają na Was, czyli na prawdziwy, kochający dom. Pierwszym z psiaków, którego chciałam Wam dziś zaprezentować, jest Heizer. Heizer, jak widzicie i pewnie się domyślacie, jest psem starszym. O, właśnie się zmęczył i się położył. Dzióbku, a jak my Cię nagramy? Co? Słoneczko. Heizer myślę, że ma około 8 lat, choć wstań jeszcze na chwilę, ale albo raczej 8+. Jest pieskiem, który chciałby swoich dni dożyć na pewno nie w schronisku. Jest psem łagodnym w stosunku do człowieka. Do człowieka jest bardzo człowieka jest wpatrzony, uwielbia się przytulać. Myślę, że schronisko na pewno nie jest najlepszym miejscem dla niego. On powinien mieć swojego człowieka, swoją kanapę albo choćby swój ogródek, po którym mógłby deptać i wydreptać swoje ostatnie dni. Nie jest to dużo. On naprawdę potrzebuje tylko miłości człowieka, żeby być szczęśliwym. Jest zaszczepiony, odrobaczony. Chciałby mieć kogoś, kto go pokocha. Nie jest psem wymagającym. Na pewno świetnie sprawdziłby się u osoby starszej. Jak widzicie, on bardzo lubi człowieka. Szybko się męczy. Tak jak każdy starszy człowiek, taki pies starszy się męczy. Ma problemy trochę z oddychaniem. Na pewno to wynika z jego wieku. Ale patrzcie, jemu potrzeba tylko przytulania, miziania, kogoś, kto zwróci na niego uwagę i wtedy jest bardzo, bardzo szczęśliwy. Potrafi być mimo swojego wieku dominujący w stosunku do innych samców. Myślę, że ze względu na swoje doświadczenie i na to, że w schronisku obowiązuje hierarchia, on musiał sobie swoje miejsce wywalczyć. Więc gdyby ktoś go chciał wziąć do drugiego psa, to raczej nie polecam, ale do suni już jak najbardziej. Bardzo prosimy, jeśli ktoś chciałby mieć starszego przyjaciela, który naprawdę nie wymaga wiele i wiele nie potrzebuje, za wyjątkiem miłości i czułości ze strony człowieka, to serdecznie polecam Heizera do adopcji. A teraz przed Wami młodziak, Horus. Horus jest takim młodym wilczkiem. Przypomina trochę owczarka, przynajmniej ze względu na sierść. Spyszczka też trochę, ale jest takim mini wilczkiem. Jest to pies o tyle wymagający, że na pewno potrzebuje dużo ruchu. Jest młody, więc musi się wybiegać, wyszaleć, wybawić. Jeśli ktoś uprawia aktywny tryb życia, biega, jeździ na rowerze albo lubi po prostu dużo spacerować i mógłby takiego psiaka zabierać chociażby na wybieg albo ze sobą na super spacer, to jest on idealnym kandydatem. Horus, tak jak mówiłam, jest żywiołowy, jest też dominujący w stosunku do innych psów, ale potrafi się wyciszyć, potrafi się zachować. Jego naprawdę trzeba będzie po prostu pouczyć, ale ponieważ jest to młody pies, około 1,5 roku myślę, że ma, to na pewno wszystkiego szybko się nauczy. Musi mieć tylko kogoś, kto go pokocha, bo schronisko nie jest najlepszym miejscem do uczenia psów czegokolwiek. Horus, jak widzicie, ciężko jest mu ustać w miejscu, bo on nie chce marnować czasu na takie głupoty, jak stanie przed kamerą. Chciałby sobie pobiegać i poszaleć, więc jeśli ktoś chciałby pobiegać i poszaleć z nim, to serdecznie zapraszamy. Horus jest odrobaczony, przed wydaniem będzie wykastrowany, więc na pewno jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, to wszystko będzie w porządku. Zachęcamy serdecznie do adopcji Horusa, bo szkoda, żeby taki młody, żywiołowy pies marniał za kratami. A teraz przed Wami Ragnar. Ragnar ma około 3 lat. Jest cudnym, dużym psem, który... O, właśnie chciałam Wam powiedzieć o tym, że on uwielbia się przytulać całym sobą i on już właśnie to zaprezentował. On nie zdaje sobie sprawy ze swoich gabarytów, a jest takim pieszczochem. Jest po prostu takim wielkim, pieszczochowym misiem. Tak, Ragnarku? Ragnar jest psem bardzo silnym. Ze względu właśnie na swoje gabaryty, więc ktoś, kto go adoptuje, musi się liczyć z jego siłą. Jego na pewno trzeba będzie dużo wyprowadzać, on musi dużo biegać. Świetnie na pewno odnalazłby się na wolno biegając na ogrodzonej posesji. Na pewno nie będzie dobrym psem stróżującym, ani psem, który będzie siedział na łańcuchu. Jest psem dominującym w stosunku do innych psów. Ragnar, chodź. Na pewno trzeba go było wychować, dlatego że prawdopodobnie nikt nie pracował z nim. Potrafi się on szybko denerwować, natomiast na pewno jest do ujarzmienia. I będzie na pewno cudownym psiakiem, tylko ktoś po prostu musi się nim zająć. Serdecznie zachęcam do adopcji Ragnara.